Ten film będzie wyjątkowy pod jednym kątem. Będziemy mówić o serii książek, które doczekały się wznowienia po wielu latach. No nie tak po wielu. Dla mnie to jak wieczność. Nie przeginaj za 3-4 lata powiedzmy od wyprzedania. Dla mnie to jak wieczność, bo podczas tej wieczności, podczas której nie było tej książki, bo była wyprzedana, zniknęła z półek księgarni, nie mogliśmy jej po prostu wam polecać. A to jest książka, która jest naprawdę godna polecenia każdemu w każdym wieku. I no po prostu nie mogliśmy tego robić, no bo jak mamy polecić coś, czego nie ma? Tak, nie będziemy napychać kabzy Allegrowiczom, którzy wyprzedawali ją za miliony monet. Mowa oczywiście o wspaniałym cyklu napisanym przez autorkę Susan Collins, a jest to cykl... Kroniki Podziemia. Tak, czyli autorka Igrzysk Śmierci, mająca na swoim koncie również serię powieści dla młodszej młodzieży, Kroniki Podziemia, tom pierwszy zatytułowany Gregor i niedokończona przepowiednia, tom drugi Gregor i przepowiednia zagłady. Trzy kolejne tomy również będą, te dwa przetłumaczone przez Dorotę Dziewańską, na nowo pojawiły się na polskim rynku, co nas niezwykle raduje. Dlaczego nas to raduje? No, zacznijmy może od takiej bomby, zrzućmy tę bombę, niechże wybuchnie. Uważamy Gregora za książkę, za serię dużo lepszą od Harry'ego Pottera. Tak. Totalnie nieprzewidywalne to było. Nie spodziewaliśmy się absolutnie, że znajdziemy książkę skierowaną do młodszych czytelników, która zachwyci nas tak jak Potter. Bo wiadomo, tam dla starszych nie jest to takie trudne, bo przecież książki ewoluują, tak? I można trafić na coś lepszego. Natomiast w tej grupie wiekowej nie spodziewaliśmy się znaleźć czegoś, co nas oczaruje bardziej niż słynny mały czarodziej Harry. W każdym razie, my z wielką radością dowiedzieliśmy się w ogóle po fakcie o wydaniu wznowienia pierwszego tomu, co nas podjarało totalnie, żeśmy się ucieszyli, w końcu będzie można polecać. No i oczywiście nie mogłoby być inaczej. Jesteśmy patronami drugiego tomu. Książki niezwykłe. Książki, do których po latach wracamy z wielką przyjemnością, z wielkim sentymentem. No, a skoro już wiecie, jak do tego podchodzimy, no to może parę słów o samej książce. Prawda? Tak, no ale to należy do ciebie. Tak, tak, to należy do mnie. A zatem poznajemy w tej przygodzie młodego, 11-letniego Gregora. Chłopca, który miał spędzić w zasadzie mega nudne wakacje z babcią, z siostrą. Chłopiec, w którego życiu no, nie wiedzie się najlepiej, bo ojciec zaginął bez śladu. Nie wiadomo, co to się stało. Historia znana z niejednego domu. Były chłop, nie ma chłopa. Co się stało? Nie wiadomo. W każdym razie chłopiec okazuje się czerpać niezwykłą inspirację z prania, bo zamiast robić to pranie, trafia do krainy podziemia. Dlatego warto uważać, co się wrzuca do bębna pralki, bo można tam znaleźć nie tylko zawieruszoną skarpetkę, ale również i przejście do magicznej krainy. Dobra, teraz to tak troszeczkę sobie żartuję. W każdym razie miało być pranie, nie ma prania, bo jest kraina podziemia. Kraina, w której żyją inni ludzie, nieprzystosowani do światła. Żyją wielkie stworzenia mówiące, nietoperze, karaluchy, myszy, szczury. Tak jest, zupełnie obca kraina. No i co się okazuje? Okazuje się, że oni jakoś tak sobie wymyślili, że ten Gregor, który skoro już tam trafił, będzie ich wybrańcem. A on sobie tak myśli, kurczę, gdzie ja wybrańcę? Ja chcę do domu, ja nie chcę tu nic robić. Ale zmienia zdanie, kiedy okazuje się, że w tejże krainie może odnaleźć przynajmniej jakieś poszlaki, jakieś fakty dotyczące swojego ojca. Co się z nim stało? Gdzie zaginął? Jak? Dlaczego? No, to jest historia, która ma swoje oczywiście podstawy u Verna. Podróż do wnętrza Ziemi. Mówimy o Juliuszu Wernie, nie o tym Łysym Diroku. Natomiast jest tutaj gdzieś ta podstawa z Werna. Podróż do wnętrza Ziemi, odkrywanie gdzieś tam tajników tychże. No i film też z Dirokiem. Ja lubię. Jak najbardziej można tutaj przywołać, tak? Też poszukiwania gdzieś tam zaginionego. I też są gigantyczne stworzenia i zwierzęta. Dokładnie. No i tutaj oczywiście na pierwszy rzut pojawia się pytanie, okej, czy tacze wy myszki kochane, wy ewentualnie wy dranie podłe. Spoko. Tylko, że taką książkę, taką serię już mieliśmy. Nazywała się Tunele. Tunele Roderika Gordona i Briana Williamsa. Ja nie czytałam. I tutaj uważajcie. Bo owszem, to są poniekąd cykle ze sobą zbliżone, podobne do siebie. Natomiast to jest starsze. Cykl Kroniki Podziemia wydany po raz pierwszy w 2003 roku. Tunele pierwszy tom w 2005. Stąd też, jeżeli ktoś z kogoś zżynał, to i Collins, i tamci z Verna. Bądźmy szczerzy, tutaj nie ma najmniejszych przypadków. Natomiast to, co odróżnia zdecydowanie Gregora od Tuneli, to jest to, że ta historia nie tylko bardzo dobrze się zaczyna, nie tylko bardzo dobrze się rozwija, ale i w cudowny sposób się kończy, a Tunele im dalej
tym gorzej. Zostawmy to, pomińmy, zakopmy to pod tonami ziemi. Niechaj to nigdy już na światło dzienne nie wyjdzie, sorry. No i mamy tak oto Gregora. Gregora, którego ośmieliliśmy się nazwać Ongiś i podtrzymujemy to do dziś cyklem lepszym od Harry'ego Pottera. Dlaczego? Wyjaśnij ty. No jak dlaczego? No mamy tutaj chłopca, tak samo jak w Harrym Potterze, 11-letniego, który no przeżywa swoje przygody, tak? Ale Gregor jest taki, wydaje mi się, nam bardziej realistyczny, bardziej zbliżony do nas jest. Tak. Bo no jednak on ma takie jakby, że tak powiem, normalne odruchy, tak? Trafia do miejsca, w którym nie chce być. On naprawdę tam nie chce być, a Harry jednak jak się już zatapia w świat magii, no to on już chce tam zostać. Tak. No, chociaż ma kiepskie życie w domu. Gregor też nie ma za kolorowo i za wesoło. Też wolałby na pewno żyć sobie lepiej, no ale jednak tutaj no, wydaje się bardziej taki bliższy nam. Może, tak. Może to jest jego właśnie ta lepsza zaleta niż w Harrym? No, jest to zdecydowanie postać prawdziwsza, bo kiedy on już się upora ze zmaganiami z tomu pierwszego, dochodzimy do tomu drugiego, to on nie chciałby wracać do tej krainy. Dajcie wy mi święty spokój, ja tego nie chcę robić. A tu znowuż te łapska się wyciągają, wciągają go na siłę, bo masz i już, bo jest przepowiednia. Z drugiej strony mamy Gregora i mamy ten motyw wybrańca. Bardzo ciekawy motyw wybrańca, bo co robi Harry Potter, kiedy dowiaduje się, że będzie wybrańcem? No spoko, nawet gdybym tym wybrańcem nie był, i tak spróbowałbym tego Voldemorta killim. Natomiast co robi Gregor? O, ja nie chcę być tym wybrańcem, dajcie mi spokój. Tam są drzwi? Tup, 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 tup. Ja tam mnie tu nie ma. Ja sobie tam idę, spierniczam i tak dalej. No, zmusicie mnie? Okej, okay, natomiast bardzo nam się podoba podejście do przepowiedni i tutaj te proroctwa wypełniają wszystkie 5 tomów i to podejście do proroctw. Właśnie i chciałam sens. To powiedzieć, że tutaj jest zupełnie inne podejście do przepowiedni jest niż w Harrym na przykład, tak? Tak. Że w Harrym to wszystko tak jakby wszyscy biorą na poważnie, wszystko dosłownie, a jednak w Gregorze to zupełnie totalnie inne podejście do tych przepowiedni. Co wydaje mi się, że jest takie wyróżniające na tle innych książek, w których również pojawiają się jakieś przepowiednie i wybrańcy, których dotyczą owe przepowiednie. Tak, bo mamy przecież książek bez liku z młodymi bohaterami, którzy nagle trafiają w sam środek akcji, którzy muszą nagle wykrzesać z siebie tę energię, tę moc po to, by ocalić ten świat swój czy też inny poboczny. Natomiast Gregor jest taką postacią, tak jak ty wspomniałaś, bliższą nam, postacią dużo bardziej rzeczywistą, która przede wszystkim skupia się na ratowaniu własnej skóry, na ratowaniu rodziny, bliskich, tu załatwić sprawy i uciekać. Czy to jest mój problem, że coś was chce zabić? Czy to jest mój problem, że grozi wam zagłada? Sorry, ja się na to nie pisałem. Z drugiej strony, im wchodzimy w głębiej w fabułę, bo to brzmi tak trochę komediowo, wręcz przeciwnie. Im wchodzimy głębiej w fabułę, tym bardziej okazuje się, że mamy tutaj do czynienia z najróżniejszymi, czy to sojuszami, czy to spiskami, gdzieś tam, powiedzmy to, rzeczami, które czynią tę książkę dojrzalszą, zdawać by się mogło, aniżeli wskazuje wiek jej odbiorcy, czyli powiedzmy to 11-12 lat. Bo podejście do takich rzeczy jak zdrada i to wśród bliskich, brak lojalności, czy też sama lojalność, poświęcenie, zaufanie, ale i coś, co pojawia się w tomach kolejnych, czyli zagłada i po prostu no, odbicie Holokaustu, to jest coś, co zwala z nóg. My od początku mówiliśmy, że Gregor to jest taki Harry Potter, ale w takiej wersji troszeczkę poważniejszej, bo Harry Potter pokazuje, o, czysta krew i tyle. Natomiast tutaj widzimy, do czego ten brak tolerancji prowadzi. Widzimy realne skutki, które są bardzo mocnymi skutkami i tutaj nikt nie stara się w jakiś sposób to zmiękczać. No nie, to jest wszystko mocno, twardo pokazane, bez żadnego takiego umiękczania, tak jak właśnie tak, powiedziałam. Zmiękczania. Chociaż, może, wiesz co, bo to źle zabrzmiało, bo to brzmiało tak, jakby to było dla poważnych dzieci, takich... Nie. Dla tych takich, wiesz, wyrośniętych ponad swój wiek, ale nie. To jest wszystko fajnie, lekko, ładnie napisane, ale po prostu porusza bardzo ważne tematy. Tematy dorosłych, można by rzec. Tak. To są rzeczy, które dzieci w ogóle nie powinno jeszcze dotyczyć. No, tak jak właśnie Holokaust, między innymi, tak? Mhm. I to jest właśnie takie ładne wprowadzenie do dorosłości, takie delikatne pokazanie, jak życie wygląda, chociaż po prostu no, w historii dziecięcej, tak? W historii, która tak naprawdę nie miałaby możliwości światła dziennego ujrzeć, tak? Bo mamy tutaj gadające wielkie zwierzęta podziemne. Owszem. Więc to są takie poważne, dorosłe tematy ubrane w dziecięcą, fantastyczną otoczkę. Tak, i robiące to z dużą gracją. Bądźmy jednak szczerzy, pierwszy tom Gregora nie od początku nas urzekł, wręcz pierwsze strony, ja pamiętam, czytając, miałem ochotę wywalić książkę przez okno, przecież to jest dziecięce, przecież to jest wręcz gówniarskie. Ani tu poloto, ani nic. Co ta Susan Collins zrobiła? No
Natomiast no, pierwszy tom warto przebrnąć dla finału, który potrafi rzucić zupełnie inne światło. No i potem już wiemy, z czym my się tutaj mierzymy. Kolejny tom wychodzi z takiego punktu... No, dla mnie tom drugi, czyli Przepowiednia Zagłady, jest tomem ulubionym. Tutaj to podejście do przepowiedni, podejście do próby zapobieżenia tego, by to się spełniło i jakie konsekwencje to będzie ze sobą niosło i jakiego działania będzie wymagała ta próba, jest czymś po prostu... To są trudne wybory moralne, wybranie mniejszego zła. Kurczę, ubranie wyboru moralnego z Wiedźmina w książce dla dzieci i to wszystko wychodzi naprawdę fantastycznie. Dlatego no, nie dziwcie się, że my jesteśmy podjarani Gregorem, że my czekaliśmy, pytaliśmy niejednego wydawcę, czy wy dacie wznowienie, wydajcie wznowienie, a może wy. Więc kiedy dowiedzieliśmy się, że Poradniaka wydaje, no to automatycznie mamy kolejne ulubione wydawnictwo, kochamy całym serduszkiem, bo naprawdę wydajecie coś, czego się doczekać nie mogliśmy, bo uważamy, że każdy te książki powinien mieć szansę przeczytać, mieć szansę dostać je bez problemu, bez wydawania milionów monet. No i też, żeby zapoznać się z tą Susan Collins w wersji nawet lepszej niż ty, niż trylogia Igrzysk Śmierci. Może niekoniecznie lepsza od Ballady, no ale tutaj mówię, no to są już zupełnie inne poziomy. Ale natomiast, w tym samym tonie tak, można byłoby rzec, że to jest takie poniekąd, bardzo... taki, ale nie. No dobrze, no. Trochę się z tobą zgadzam, ale jednak ale nie. Trochę nie. No ale jednak bardziej nie. Polecamy wam z całego serduszka. 14 czerwca, od dziś ta książka jest już w księgarniach. Tom pierwszy? Też. Oczywiście, że też jest, skoro drugi wychodzi. Kolejne 3 tomy w drodze. Będziemy was oczywiście informować o wychodzeniu kolejnych 3 tomów. I z wielką radością na naszych buźkach polecamy wam cykly dla młodszych, dla młodszej młodzieży, powiedzmy tam od 11-12 lat wzwyż. Lepszy w naszej opinii od Harry'ego Pottera. Jest to cykl, który warto poznać, wyróżniający się ponad... chyba wszystkie inne. Polecamy całym serduszkiem, tak, ciesząc się i radując wielce. Gregorek znowu z nami. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Hej.